4 lata temu zdobył bramkę, która dała Polakom awans do półfinału, a teraz to samo zrobiła jego bratowa Karolina Siódmiak. Z nami Artur Siódmiak, medalista Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Panie Arturze, jak wiele emocji było po wczorajszym meczu Polski z Francją? No wiele, no. Tak się złożyło, że nazwisko Siódmiak gdzieś zapisało się w arkanach historii, jeśli w kontekście awansu do półfinałów wielkich imprez. No ale to już historia, myślę, że emocje wczoraj były duże. Ja odbierałem wiele gratulacji po meczu i dziewczyny, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że zasłużyły na ten awans do półfinału i cały czas wierzyłem, że ten zespół budował się z każdym meczem i pokazał to właśnie we wczorajszym meczu. No i co, no i strefa medalowa jest otwarta. Jaki krążek i czy w ogóle przywiozą? Mam nadzieję, że przywiozą, to się okaże już po weekendzie. Rozmawiał pan z Marcinem, czyli... Chcecie zobaczyć Karolinę na żywo, zobaczyć nasz zespół. Zobaczymy, czy uda mi się to wszystko logistycznie spiąć, ale cała rodzina Siódmiaków była szczęśliwa. Jak czują się osoby, które tworzą historię polskiego sportu? Zrobił to pan, teraz robi to Karolina Siódmiak. Ja myślę, że to nie chodzi o poszczególną osobę. Oczywiście gdzieś tam te ostatnie bramki padły, ale liczy się cały zespół. Ja zawsze to podkreślałem, tak zarówno w naszym przypadku w Chorwacji, czy tutaj jeśli chodzi o dziewczyny, to ten awans, na ten awans zasłużył cały zespół. Były sukcesy Orłów Wenty, czyli także pana. Teraz są sukcesy Kima Rasmussena i jego piłkarek ręcznych. Polki chyba uwierzyły, no i widać to w ich grze. Polki uwierzyły. Ten zespół budował się już od bodajże 2 lat. Obserwowałem to tak sobie na spokojnie z boku. Myślę, że Kim jest dobrym motywatorem. Partnerskie podejście do dziewczyn, nowatorskie systemy szkoleniowe ze Skandynawii. To wszystko procentuje. Dziewczyny z meczu na mecz grały coraz lepiej. Co najważniejsze, były zespołem, monolitem. A wtedy to można już góry przenosić. Teraz mecz z Serbią przed własną publicznością. Będzie trudny, no ale Polki pokazały, że przeciwnik tak naprawdę nie gra roli. Już nie ma co kalkulować. To są 4 najlepsze drużyny tego turnieju i wydaje mi się, że dobrze się stało, że nawet dziewczyny będą grały ze Serbkami. Pełna hala, piękna atmosfera, wrażenia niesamowite, więc należy trzymać kciuki, że dziewczyny poradzą sobie z tą presją, bo ja pamiętam nasz finał z Niemcami w 2007, tam był taki tumult gwar, że nic nie było słychać. Podejrzewam, że w Serbii będzie podobnie, więc dziewczyny muszą się bardzo dobrze psychicznie do tego meczu przygotować. Tyle z Gdańska. Artur Siódmiak, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata w piłce ręcznej.